After 5 Paździerzu, ojczyzno moja, ty jesteś jak zdrowie. Ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię obejrzał. Dziś brzydotę Twoją w pełnej ozdobie widzę i opisuję, bo nie tęsknię po tobie. Tak, moi drodzy, Mickiewicz w recenzji After. Jak Hardyn może być pisarzem w tej serii, ja mogę być poetą. Albo nie wiem, antypoetą. After everything, <laughs> czyli After 5 na zawsze. To piąta, najnowsza i ostatnia część serii przygód Tessy i Hardyna, którzy już nie są razem. <laughs> I mamy kontynuację Will They One Day, czyli będą czy nie? No i moi drodzy, jest to dalej część w reżyserii i z podstodariusza, no rozumiem, że adaptującej czy ekranizującej książki, pali London, młodej dziewczyny po 30. Tylko tak w ogóle, jak patrzę, to ma. Trzy filmy nakrzyżyć to głównie są te aftery i, i ma jakiś taki. Co to jest? W 2023 ominęło mi to? Perfect Addiction. Doskonały rewanż. E, na okładce zresztą pokażę wam kobitka i dwóch facetów, co wygląda jak jakiś taki no trochę pastisz z Mieszku, nie? I taki klasyczny trójkąt miłości A Z ciekawości przeczytam. Co to jest? Trenerka boksu odkrywa, że jej chłopak ma roman z jej własną siostrą. <laughs> w ramach zemsty zamierza trenować jedynego zawodnika, który może go pokonać. Jego największego froka <laughs> Czyli jest dramat sportowy wpisany w jakiś Trójkąt czy czworokąt miłosny. Pop... Shut up and take my money, no. <laughs> to był żart, no. Zapłacę za to, żeby tego nie oglądać. Ale przechodząc do After 5, moi drodzy. Tak jak wy, ja też czekałem oczywiście na tę serię. Maraton obejrzany. Nie, żartuję. Oczywiście pod każdą recenzją tego filmu u mnie, czy u sfilmowanych, zawsze się większość komentarzy odzywa, że tylko my... Na potrzeby YouTube'a oglądamy ten film. Większość z was tego nie robi, aczkolwiek znam osoby, które to robią, a niektóre z nich, Angela, są tak nieodpowiedzialne, że wiem, że oglądają tą teraz recenzję z dwumiesięcznym filipem, także żeby nie było, że wujek Michał nauczył tylko przekleństw i klisze szablony i tak dalej, to będę się wypikiwać podczas tego filmiku. A kilka może się tutaj zdarzyć, ponieważ łeska tęsknoty za serią już spływa po mojej metaforycznej twarzy, gdyż zakończyliśmy przygody, moi drodzy, z i te są. I czwarta część, która była z rok temu. Praktycznie w ogóle nic nie pamiętałem, ale oczywiście oglądając, zacząłem mieć flashbacki niczym, koszmary, które przywołują wam jakieś wiecie, w formie PTSD, z mory przeszłości. Tak moi drodzy, na koniec czwartej części oni się rozeszli, więc tutaj zaczynamy film, że są. nie są razem. Ha zaczynamy film z Hardynem. Obserwujemy go przez 99% czasu, także lepiej być nie może, niż wziąć największe drewno serii. E, najbardziej. Durną postać <noise> zbuntowanego 12-latka, który udaje o 25-latka. A co w ogóle wygląda tak samo, to też jest fajne, że oni się w ogóle nie zestarzeli przez te wszystkie lata, ale powiem wam tak, to jest najmniej. Paskudny film do tej pory, jaki widziałem w tej serii, aczkolwiek nie oglądałem pierwszego cały czas. <grym> Angela z Julią mi opowiadały, mówiłem to kiedyś w recenzji drugiego, także pozdrawiam te psychopatki, które z własnej woli oglądają te filmy, czasem nawet na maratonach. Nie rozumiem, kurwa, nie rozumiem. Ale część 2, 3 i 4 były fatalne, patrzyłem na swoje oceny, że dałem 3-3-2 chyba, albo 3-2-2, coś takiego eee, i to głównie nie jeden czy coś w tym stylu, ze względu na to, że porównujemy bezpośrednio z 365 dniami jakimś tam Patrykiem Begą i tak dalej, więc sami rozumiecie <laughs> żarta konkurencja o poziom dna. I piąta część, ta tutaj, na szczęście ostatnia, muszę powiedzieć, że zaskoczyła mnie o tyle, że jest ona trochę spokojniej tak mniej chaotycznie poprowadzona niż te poprzednie. Bo w poprzednich częściach było dużo sytuacji, że cały film to jest, czy będą razem, czy nie będą, i przez te niecałe dwie godziny, na zmianę, Tessa z Hardynem albo się bzykają, jest niby namiętnie i tak dalej, albo o byle gówno się kłócą i rozchodzą i tak siedem razy w trakcie filmu. Dlatego tamte filmy były uzupełnione mnóstwem wydarzeń typu: nagle był pożar, jego ojciec nie żyje, jego matka okazała się jej ojcem. Zmyślam, ale na trudne sprawy brazylijska telenowela style. Były wydarzenia, ja to pamiętam, niestety. W tym filmie prawie tego nie ma. Hardin uwaga w tej fabule, nie mogąc się pogodzić z tym, że Tessa go zostawiła, leci do Portugalii, żeby się rozprawić z demonami przeszłości, ponieważ kiedyś. I tutaj uwaga, wkopuje się po prostu genialna przeszłość hardyna, wybitnej postaci naszego protagonisty, który przespał się z miejscową, czy tam nie z miejscową, z angielką, ale z dziewczyną gdzieś tam, gdzie akurat przebywał, po to, żeby wygrać swój zegarek od ojca, który przegrał w zakładzie, jak grali tam w karty czy coś, czy coś takiego, od jakiegoś tam innego dupka kolegi i tamten powiedział, że dobra, jak ją poderwiesz, to ci oddam ten zegarek, aż że się z nią prześpisz, tylko musisz dać dowody. Więc co zrobił Hardy? Hardy nie tylko, że no był dupkiem, poderwał dziewczynę w tym celu, bzyknął i, 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 i ten, ale nagrał to. I nie tylko, że to nagrał, nawet nie, że zrobił jakieś zdjęcie, że hej, masz dowód, że ją bzykałem, nie? To jest nie fair, ale wiecie, no jedno zdjęcie, a nagranie całego seksu Rozumiemy, że jest różnica, nie? Jeśli chodzi o dowód. On jeszcze, Debil, wysłał to nagranie tamtemu. Nie wiem, no w internecie, tak? W sensie wysłał mu nagranie, no, nie wiem, co chciałem to powiedzieć na końcu zdania, bo to jest tak głupie, że aż mój umysł już wariuje. I dodajmy, że to nagranie to też nie zrobił z jakiegoś cichacza czy coś, tylko powiedział jej, może będzie super seksownie, jak to nagramy. I ta dziewczyna, na swój najprawdopodobniej pierwszy raz. Sytuacji dosyć trzeźwej. Dziewczyna, która jest taka ogólnie w porządku, to nie jest jakaś dziewczyna, która tam ewidentnie co noc bzyka się z innymi i, i robi jakieś tam, wiecie, a teraz będziemy nagrywać, a teraz BDSM, a teraz coś. Nie, to jest jakaś taka skromna, bardzo ładna, ale skromna, zwykła dziewczyna, która poleciała na Hardyna, myśląc, że jest w porządku i ona się zgadza na to, żeby nagrać ich seks. Dodatkowo ich seks jest w tym, kamerę on tak ustawia, że jest specjalnie do tego filmu nagrany od pasa w górę, znaczy nawet od klatki w górę, i oczywiście bzykają się, jak ona jest w staniku, co jest takim typowym po prostu. Ja nie wiem, czy te filmy. Już wolę, jakby się przykryli kołdrą, bo wiadomo, że wszyscy bzykają się w stanikach, nie? Ale no, ja się teraz czepiam szczegółów, ale wiecie, to jest, to jest tak żenująco nagrane, to jest, to jest tak głupie, na ka każdy aspekt tej sytuacji jest głupi, no nie? Gdzie przecież wystarczyło napisać, że jej nie powiedział, że ją nagrał, nie? Ale z drugiej strony może wtedy byłby za dużym dupkiem, ale skoro i tak bez jej zgody wysłał komuś to nagranie, to i tak jest kurwa dupkiem na 100%, szczególnie, że debil to nawet nie to, że tylko komuś pokazał, to nie to, że potem ktoś ją zaczepiał, że hej, widziałem twoje nagranie, wysłał to komuś, tamten chłop wysłał to dalej innym kolegom, oczywiście rozwiosło się po internecie i nawet ten chłopak mówi, no ty, hardy, debilu, przecież to twoja wina, sam mi wysłałeś jej nagranie, na co kurwa liczyłeś? I ja w tym momencie sobie myślę, okej, okay, ten post, ta postać to jest totalny dupek, To no, totalny dupek, no nie? Ale ma rację, kurwa, Harden jesteś debilem. Hardy i to jest piąta część, perfekcyjnie podsumowująca po prostu tą postać. Harden jest dupkiem i jest absolutnym debilem. Od początku, kurwa, do końca. Zresztą z tego co wiem, bo nie oglądałem jedynki, ale fabuła opierała się o to, że właśnie w tej samej formie zakładu miał bzyknąć Tessę, ale finalnie się w niej zakochał, bla, bla, bla. Chłop, i dobra, jeszcze niech będzie, że chłop kiedyś był guy'em i, i jako nastolatek, i wyrósł z tego i tak dalej się zmienia. Ale postać Hardyna to jest piąty film z rzędu, gdzie to oglądam, jest napisana, jakby 13-letnia dziewczynka wyobrażała sobie, jak wygląda taki macho 25-latek alkoholik. Hardy w tym filmie jako że kocha Tessę i z nią nie jest, i poleciał tej Portugalii wyjaśnić to, przeprosić tą dziewczynę z przyszłości. Mamy trzy rzeczy z nim związane, które się przeplatają, jakby jego, jakby coś się dzieje z jego postacią. Po pierwsze, alkoholizm. I dalej, jak w każdym odcinku tej kurwa brazylijskiej teloweli, alkoholizm Hardina jest przedstawiony, właśnie jakby to 13 trzynastolatek sobie wyobrażał. Czyli zero subtelności, zero jakiegoś takiego, jak to naprawdę wygląda. Czyli jak w lepszym filmie byście zrobili, że wasz bohater rzeczywiście w każdej scenie ma gdzieś alkohol. Nie musi machać wam szklanką przed kamerą, patrzcie jestem alkoholikiem, krzyczeć do was, czy do drugiego bohatera. Wystarczy, że cały czas gdzieś go widzimy ten. Wystarczy, że wystarczy że będzie scena, że się obudzi i będzie wyglądał jakoś taki, wiecie, zmęczony i miał kaca. I to tak, takie rzeczy, które się powtarzają, to nam może sugerować alkoholizm. Tymczasem nie. Ponieważ ten film jest zrobiony na poziomie 13-letniej dziewczynki, która nie rozumie świata i sobie tego wyobraża, jak to wygląda. Hardyn, żeby nam zakomunikować wewnątrz filmu, że jest alkoholikiem i, ma, i to jest jego problem, w każdej możliwej scenie, gdy coś tam na chwilę się robi zły, że ktoś mu zwrócił uwagę, idzie do baru i mówi: szota whisky. Kolejnego, kolejnego, bierze kieliszek whisky, wiecie, taki whisky z lodem klasyczny i po prostu cały zeruje, od razu prosząc o kolejny. Generalnie rzecz biorąc, jak tylko coś się dzieje nie tak, on się zachowuje jak dwulatek, który idzie po prostu przechylić, tylko na pewno musi to zrobić tak, musi podejść blisko kamery, żebyście na pewno kurwa zobaczyli, że on jest alkoholikiem, ponieważ wywalił całego szota, po prostu Jeden coś się dzieje w kadrze to on walący whisky akurat, a nie wódę. To jest tak żenujące, to jest tak niesubtelne, to jest tak głupie. То есть попробуй... Просто... To jest, to jest tak. To jest jak taka, taki film do nauki, jak nie przekazywać informacji. Jeśli chodzi o wir, wizualną narrację w filmach, o budowanie bohaterów pokazując, a nie mówiąc. Tutaj jest nam pokazane do przesady, a dodatkowo jeszcze powiedziane, bo on w tych scenach oczywiście to jest poruszana bardzo często kwestia. On, to sobie, on po prostu siedzi na lunchu z rodzicami i po prostu wali w z kieliszka na zasadzie tam całą połyka. I robi przy tym jaki on jest macho, alkoholik 20-letnim. To jest. To jest tak żenujące, to jest oczywiście bagatelizujące problem alkoholizmu w prawdziwym świecie, ponieważ on jest w tym takim. Bo wiecie, on się tu nie budzi na kacu, wyglądając jak gówno z kapciem w mordzie i, i tak dalej. On potem nie jest tak, że jest trochę otyły, bo szypie mu się zdrowie czy coś. Ja nie mówię, że alkoholik musi być otyły, ale chodzi mi o to, że wiecie, film nie sugeruje żadnych de facto negatywnych rzeczy związanych z tą, co by nie mówić straszną a śmiertelną chorobą, jaką jest alkoholizm. Nie on po prostu, jak jest przy barze, to walnie trzy szoty wygląda. Oglądając nadal seksji. To jest trochę jak te wszystkie reklamy i w ogóle podejście do papierosów w latach 60., czy tam kiedyś, przecież dawno temu, już teraz, gdzie wiecie, było w reklamach na że że meni palili, i w ten sposób nakłoniono ludzi do palenia, sprzedając im to w reklamach. Jak jeszcze też nie wiadomo było, jakie będą konsekwencje zdrowotne, i to było dozwolone tak, w sensie, żeby reklamować w ten sposób. I. Ile osób dzisiaj nie żyje na raka płuc, bo zobaczyło jakieś przystojaka w reklamie, który miał duperę? Wiecie, na plaży i palił, i to była reklama Malboro czy coś. Ile osób przez to nie żyje? Nie sugeruję, że po after ludzie poumierają, bo będą chlać, ale wiecie, nawet na takim poziomie podstawowej odpowiedzialności, to jest po prostu coś żenujące. I oczywiście, jako stricte, już abstra abstrahując od moralności tego filmu. Stricte filmowo jest to przekazane w tak żałosny sposób, że po prostu to jest to samo, co jakbyście mieli zatrudnili 17-latka, żeby grał wam 25-letniego gangstera i wyglądał jak totalna pierdoła, ale co chwilę rzucał k po prostu, Nie wiecie, na zasadzie tylko po to, żeby pokazać, że jest macho -man. to jest, jest żałosne. Hardy oczywiście, w ca całego tego yy, to zacietrzewienie na miłości do Tesie, której, która jest teraz nieodzajemniona, bo się rozstali, jest. W jaki sposób przekazywana? W każdej możliwej scenie, Hardin wypowiada na głos kwestie typu: Kocham ją niezmiernie, ponad życie jej tutaj ze mną nie ma, więc moje życie nie ma sensu. Czy można prościej przekazać tę banalną informację? Wiecie o co chodzi? To jest tak. Ja wiem, że ja w tej chwili jestem przy piątej części i bawię się w jakąś analizę filmową, co nie ma sensu, ale naprawdę można z tego wyciągać wnioski, jak nie robić filmów, jak nie pokazywać uczuć bohaterów i sytuacji. Oczywiście. W tym filmie jest na tyle mało ciekawych głupotek, żebym mógł Wam opowiedzieć, że dlatego skupiam się na takich technikaliach, ale zaraz jeszcze przejdę do scenariusza i paru ciekawych rzeczy. Tylko jedno jest pewne. Hardin jest po prostu masakrycznie napisaną postacią na jedno kopyto. Gra go naprawdę, no... jakby jeden, jedna twarz przez pięć filmów. Czyli ten naburmuszony dwunastolatek, alkoholik, jeszcze jednego kelnerka, and coming, niech przychodzą, więcej ku**ak, Ty... dawaj wódę. I oczywiście trzeci aspekt jego postaci, nie wiem czy pamiętacie, w czwartej części Hardin, oczywiście problemy pierwszego świata. Super utalentowany pisarz. Napisał, kurwa, książkę i to było to after właśnie, gdzie opisał losy swojej Tesy i wydał to, znaczy, no wydał to na świat. Stał się bestsellerowym, autorem bestsellerowej książki, tylko że nie zapytał Tesy o mm, pozwolenie, w związku z czym ona właśnie się wkurwiła, że ujawnił ich życie. Prywatne, no nie? Wiecie, te wszystkie ich, czy będą razem, czy nie będą i, i go zostawiła. I <grywatne> to jest tak głupie. I w tym filmie, w tej, w tej części mamy jakby główny wątek, poza tym, że on chce, ją, chce wyjaśnić tą sprawę z przeszłości i leci do Portugalii. Drugi aspekt tej historii jest taki, że on chce napisać sequel, chce napisać drugą książkę, ale ma, ta, ma writer's block, czyli nie wie, co napisać. Mamy mnóstwo scen, że siedzi przed laptopem, Word, czy tam coś otwarte i wiecie, biała kartka nie wie, co napisać, no nie. I, jakby ten wątek w ogóle, że, że Harden w poprzedniej części randomowo został bestsellerowym pisarzem. Znowu, no, jak to 13-letnie dziecko po prostu, 13-latka pisząca. Ja tak wyobrażałem, że ten. Tak te książki musiały być napisane przez trzynastolatkę, która po prostu e, i ja wiem, że te książki są na podstawie jakiegoś tam, wiecie, fanfika, trochę tak jak zmieszko powstała, jakaś tam fanfika, potem to się z tego powstała książka, potem te filmy, a wewnątrz tych filmów jeszcze książka, więc w ogóle. I jeszcze w tym filmie gadają o tym, że może te książki będą zekranizowane, i jego będzie grał Harry Styles, także mamy pełne koło, bo to był fanfika pro Harrygo Stylesa chyba. tak? Ja już ja to się zgubiłem w tym kurwa Incepcjo, Matrixo, w rękopisie znalezionym w starego się, prawda? Szkadełkowa. Forma nam tutaj wybrzmiewa. Ale fakt, że po prostu jemu tak z łatwością, przyrząd, hardy, ten, ten debil na ekranie, którego oglądamy, czwarty film z rzędu, który co chwilę wybucha agresją i, i nie umie się opanować jako człowiek i. i on jest po prostu czternastolatkiem, którego należy wysłać na psychoterapię, żeby się poukładał w głowie i może wtedy pozwolić mu wrócić do społeczeństwa i tezy. On został bezcelowym pił piłkarzem chciałem być pisarzem. <laughs> I w tej części, oczywiście, jak już on sobie układa wszystko w głowie. Pisze drugą książkę, spoilery, dopiero wtedy, kiedy wyjaśnią tą sytuację z tą dziewczyną w Portugalii. I drugą książkę to jest taki prequel do After, uwaga, o no, tytule Before. <laughs> ja tego nie zmyślam. I no, można go też zagranizować, w sumie może będzie szósta część, tylko prequel, eh? Prequel? George Lucas. Z Jar Jarem bym obejrzał w sumie taki prequel Before. I on w tej książce opisuje swoją sytuację z tą dziewczyną właśnie, którą tam też skrzywdził przez zakład. Tylko tym razem prosi ją o zgodę. Więc, więc Hardy się nauczył i film sugeruje nam w zasadzie, że Hardy tak wiecie, wyszedł na ludzi. A ja sobie tak cały czas myślę, jesteś patologicznym debilem, który pokrzywdził te dziewczyny. Nie to, że nie wierzę w to, że można przeprosić, za zadośćuczynić, zrozumieć, że się zrobiło coś źle. Ja, jakby ja nie mówię, że nie. Niech mu będzie, ale... Film robi to w absolutnie niezasłużony sposób. Hardin w ogóle nie ponosi kary. Hardin tak naprawdę jest, to jest po prostu problemy pierwszego świata, nabuzowany nastolatek, który piąty film z rzędu popełnia te same błędy i tak w zasadzie mu się udaje. Tylko, że przez cały film nie wiemy, czy on będzie z Tessą, bo ja nie, znaczy, ja nie znając, wiecie, oczywiście tych książek, naprawdę się zastanawiałem, że trzy czwarte filmu Tessy nie ma na ekranie. Ona jest w tym filmie może 10 minut w końcówce i we flashbackach, które notabene psują moim zdaniem ten film, one były absolutne. Znowu, to jest też reżysersko-scenariuszowo i tak dalej tandeta, to znaczy w jaki sposób chcą nam zakomunikować, że Hardyn myśli o Tesie, jest zakochany. Poza tym, że sekundę wcześniej dosłownie powiedział to do kamery. <grywy> musi być w jakimś tam najlepiej portugalskim romantycznym miejscu, gdzie tam jest na plaży, albo jest dużo takich ujęć, tutaj trochę nauczyli się od 365 dni, że Hardin idzie po jakimś klifie na pięknym portugalskim miejscu, wiecie, lokacji, więc leci za nim dron z daleka i tak, no, wiecie, takie po prostu teledysk z tego robią. I za każdym razem dostajemy flashback. I te flashbacki są to scen z poprzednich części. I to są flashbacki, które nic nie wnoszą. No poza tym, bo wiecie, wyobraźcie sobie scenę, że Hardin siedzi, nie wiem, na huśtawce i widzimy, że jest zamyślony, i sam nie wiem, możemy się domyślać, że myśli o Tesie. Na przykład niech będzie, że spojrzy na, na coś, co mu ją przypomni, i tak dalej. Nie trzeba nam pokazywać tych wspomnień. A film non stop z pięć razy przebija do flashbacków z poprzednich filmów, jak jest on i Tesa. I w ten sposób nam, traktując nas jak debili, komunikuje, że on o tym teraz myśli. I. To jest żałosne, jeśli chodzi po prostu o tworzenie filmów, Takie naprawdę. No po prostu mówienie w kamerę tak, żebyśmy na pewno, kurwa, zrozumieli coś, co jest wiadome. Plus, nie wiem, te flashbacki, ja nie wiem po co one, nic mi nie dały, po prostu nic. To jest, na zasadzie, ja już mówię, dobra, już niech nie będzie tej tesy, zapomnijmy, kurwa, o niej. Już, już naprawdę, nawet myślałem sobie, że ten film może będzie punkt wyżej niż poprzednie, na zasadzie, że on... Że się rozstaną, że, to, że się nie zakończy Happy Endem, że rzeczywiście fatalnie jest to przekazane. Sposób, w jaki on trawi stratę i to, że ma nieodzajemnioną miłość znaczy, wiecie, nieodzajemnioną, w sensie, że się roz, musieli rozstać, a że ona nie chce. Myślałem, że to może, może, na ty, może na tyle dorosłe będzie to gówno, które oglądam, że chociaż zakończy się w taki nieoczywisty sposób, że Hardin przemieli to wszystko i wyjdzie jako inny człowiek, ale bez Tesy. Spoiler alert: oczywiście, że nie kończą razem. Po dwóch latach pojawia się na weselu Landona i daje znowu, jak to Hardin, taką cringe'ową przemowę, że, że wszystkiego najlepszego z okazji ślubu i tak dalej. I pamiętajcie, do tego w ogóle nawiązywałem mnie Moja, bo dosłownie mówi ile cię trzeba cenić, ten tylko się dowie, kto cię stracił, bo to im mówi, że pamiętajcie, że dopiero człowiek zrozumie, jak beznadziejnie jest żyć bez swojej drugiej, drugiej połówki swojej duszy, jak się ją straci. I znowu, to jest kolejna rzecz, trzynastolatka pisząca ten scenariusz, czyli... Ten chłopak, który mówi w taki romantyczny sposób, ale w taki romantyczno-krężowy sposób, Paulo Coelho style, nie? Wiecie o co chodzi? To nie, to, nie jest, to nie jest dorosłe przeżywanie emocji, to nie jest dorosła jakaś świadome mówienie o emocjach i romantyzm. To jest po prostu Paulo Coelho, gdzie wszyscy taki cringe powinni czuć na tym weselu. I oczywiście on podchodzi do Tessy, i Tessa mówi, że go kocha, i on też ją kocha, i się schodzą. I film się kończy, kurwa, w ogóle. Takim flash forwardem, bo on się od razu, nie tylko, że dwa lata się nie widzieli, ale i teraz nagle się całują, że się kochają. I on nadal nie wyobraża sobie bez niej życia, i tak dalej. Ale pada na kolana i pyta, czy ona za niego wyjdzie, i mamy taki flash forward, gdzie się po prostu, no, parsnąłem, parsnąłem śmiechem, wyszedłem z kina, po prostu śmiejąc się. co ja śmiałem się z dwie minuty, ponieważ nagle mamy taką scenkę w przyszłości, jak ona stoi z brzuchem w ciąży i jeszcze z dzieciakiem pod ręką, i taki wiecie, taka scenka rodzajowa, że oni w, na zasadzie 5 lat później są w kuchni i już mają dwoje dzieci. Wyglądają oczywiście tak samo, poza tym, że ona <laughs> stoi w takiej tandetnej białej peruce, gdzie z daleka widać, że po prostu ta tak jakby ktoś rzucił na nią i ona złapała ją na głowę, no nie? I jakby chyba w poprzedniej części był jakiś wątek, że ona nie może mieć dzieci, bo pamiętam, że się śmiałem z tego, że, że Hardy był takim s*****, -n -n że po prostu wiecie, że, że zamiast ją wesprzeć to jeszcze tam powiedział, jak to, nie będzie takie, co, chcesz mi coś odebrać? Coś takiego było, ja. co, coś, mi się, coś mi świta z tych debilnych scen. A tutaj takie, a parę lat później mają dzieciaki i zero problemu i w ogóle cały ten film jęczenia i tak dalej został rozwiązany tym, że po prostu po dwóch latach oni się zeszli. Ona oczywiście w międzyczasie przeczytała jego drugą książkę i jakby zrozumiała, że Harden się zmienił, ale ja, ja nie wiem, ten... To, to... Mm. Mm. W międzyczasie w tej w Portugalii, tam jest tyle momentów takich, gdzie widać potencjał, bo on poznaje tą dziewczynę, znaczy jakby dociera do tej dziewczyny z przeszłości. I ona go przedstawia swoim znajomym. Teraz są jakieś dwie inne dziewczyny i kilku chłopaków. I ten jeden z tych chłopaków on się pojawia taki na zasadzie inny pan przystojny wchodzi i od razu go nie lubi. Taki w tatuażach na plaży wychodzi. I na początku ja sobie myślę, o mój Boże, znowu będzie kliszowy wątek, że jakiś inny facet miejscowy z jakiegoś powodu nie lubi protagonisty tutaj, tylko po to, żeby była, jaka, była jakaś forma trójkąta miłosnego. Tylko, tylko po to, wiecie co, tylko po to. Tymczasem nie, okazuje się scenę później, że on wie, że Hardin tamtą wykorzystał, nagrał ten seks i rozpowszechnił w internecie, więc tamten ma powód, żeby Hardina nie lubić. I mu to mówi na zasadzie frajerze, wiem, kurwa, kim je, wiem co zrobiłeś i wiem, kim jesteś. I ja sobie myślę, o, środek filmu, świetny moment, żeby Hardin Hardin wreszcie zachował się po raz pierwszy w tych pięciu filmach jak dorosły człowiek, przeprosił za to, powiedział masz rację, jakby ha, teraz rozumiem, czemu mnie nie lubisz i tak dalej, ja się zmieniłem, coś ten, może nawet dostał w mordę i nie odpowiedział. Co robi Hardin? Hardin, wkurzony tym, co temu powiedział, bo to było tak, że Hardin co leżał na hamaczku na plaży, a ten mu to powiedział, idzie od razu do baru i zamawia właśnie szota i na zasadzie kolejny Kolejny, znaczy, wiecie, no, potem patrzy w kamerę i mówi: jestem alkoholikiem. Ze złościł mnie, więc piję alkohol. śpię nie, 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 się, ale no, dosłownie tak wygląda scena, po czym zaczyna tańczyć, pijany z tymi innymi dziewczynami. Tam ten chłopak to widzi i podchodzi i daje mu w mordę. I co robi? Hardy? Odpowiada zaczyna się bójka. Hardy kończy pobity i kończy w, tam na policji. Co w ogóle też scena jest nagrana, bo w ogóle jak ten film jest nagrany? Biją go na tej plaży, tam we trzech go kopią, Hardyn leży taki skulony, już go tam, wiecie, biją go jak sebiksy I te wszystkie dziewczyny z tą koleżanką stoją 3 metry dalej w kółku, z drinkami w rękach i krzyczą No stop, nie bijcie go, nie! 3 metry dalej z tymi drinkami Zamiast podejść i powiedzieć: odciągnąć tego swojego kolegę na zasadzie Stefan przestań bić Hardyna, nie To krzyczą 3 metry dalej, aż w końcu nagle z dupy dwóch policjantów podbiega, tak jakby, nie wiem, stali 15 metrów dalej, bo dosłownie to trwało parę sekund. Absolutnie, bo sceny są tak zbudowane, jakby robił to kosmita. Po prostu nie ma to absolutnie sensu, ani tematycznie, ani technicznie, ani w ogóle czemu... Ja się tak śmiałem. Tego, on jest na kopy, go biorą. Ten harding tam leży, zostaje po mordzie. Tam scenę później ma rozwalone wszystko, wiecie, twarz ten. Dobrze, że przeżył. Albo szkoda. <laughs> nie byłoby bestsellerowego prequela do książki. A w tym czasie te koleżanki z tymi drinkami dosłownie takie na zasadzie, O nie, nie bijcie go! Maar wat is er goed Więc co za naród, co za ludzie. I z tego więzienia w ogóle wyjmuje go jego ojciec. Albo ojczym, ja już nie wiem, bo tam były tarcia na, na ich tym, na, no między nimi. I ja już nie pamiętam, bo w tych poprzednich częściach tam było, wiecie, że on miał ojca, potem nie ojca, potem kochanka, znaczy matka miała kochanka, potem, potem się okazało, że tamten jest jego ojcem. Aktorzy się zmieniali ze dwa razy. Jak ktoś oglądałby te filmy, nawet dzień po nawet jako maraton, aktorzy k**wa się zmieniali, poza tymi głównymi chyba wszyscy. Między filmami, to chyba po dwa razy niektórzy, więc w ogóle nie da się z tym połapać, no nie? Ale nieważne, jego ojczym się pojawia, i to tak, on go odbiera w Portugalii, k***a w Lizbonie, odbiera go w z celi, tak jakby dwie godziny później. Ja w ogóle nie wiem na jakiej zasadzie, ale odbiera go, idą się uliczką tej Lizbony i mają taką rozmowę, wiecie, taki hard to hard, serce do serca się po angielsku, mówisz tak, no wiecie, taką od serca rozmowę, o, po polsku mówimy, od serca. I ten ojciec, no ojczym mówi mu dobry tekst, mówi mu, on mówi, ja się uśmiałem, mówi mu, powiedział mu prawdę, on mówi Hardyn, prawie mu mówi, Hardyn, ty jesteś debil. Po prostu on mówi, hardyn. A przecież, czemu ty z siebie ciągle robić go, biedny hardyn? O mój Boże, jak on ma źle, a on tutaj jak on, dziewczyna go nie lubi, jaki on jest jest alkoholik. On wyśmiewa to wszystko. Ja mówię, pierwszy człowiek w historii after, który mówi coś logicznego w ciągu tych pięciu filmów, no nie? Mówi, wylał mu troszkę prawdy. i no ja oczywiście pogodzili się potem i tak dalej, ale bo to ta scena taka, wiecie, że powiedział mu prawdę, a potem no, wiecie, że I love you, nie? Ale mówię no właśnie, Harden, ty jesteś debilem, to są problemy pierwszego świata, wielki pan pisarz. Wiecie, jeszcze jest, jeszcze jest w ogóle a propos debilnych wątków, w międzyczasie ta dziewczyna z Portugalii, znaczy ta Angielka, co do niej przyjechał, ona go tam oprowadza i płyną jakimś jachcikiem, to wszystko są, wiecie, problemy pierwszego świata, na no, zasadzie piękne lokacje w tej Lizbonie, jakiś piękny domek, widoki, ale strasznie Hardin przeżywa swoje rozstanie. Nie tak jak większość z nas, pracując w korpo, w brudnej, zimnej, nie wiem, jesiennej Polsce, gdzie nie chce wam się żyć. Nie, nie, on w portugalskiej Lizbonie w pięknym domku z widokiem na morze. No nie to też, to Ja się śmieję, ale to jest typowe dla komedii romantycznych, też polskich. Zawsze są problemy pierwszego świata, które jak mają się odnieść do większości ludzi, jak większość, to jest, to jest ten, sam, ten sam motyw, co w trakcie pandemii, wiecie, gwiazdy przeżywały lockdown i tam tą piosenkę śpiewali. Ja mówię, no, straszny musi być, żyć w lockdownie, w twojej 300-metrowej willi, ze służącymi i basenem i tak dalej, nie? To straszne, no nie? Wie, wiecie, ja I nie, nie martwię się o to, że stracicie pracę, czy pieniądze, czy coś tam. Ja się śmieję, ale to są te filmy, są tak pisane właśnie, no nie? I... W pewnym momencie oni ja tam płyną chyba motorówką, czy jakimś jachtem czy czymś, i ona mówi, o, widzisz ten dom tam, i pokazuje jakiś piękny dom, jak tam willę na wzgórzu, wiecie. Znaczy nie Wille, ale taki no ładny domek gdzieś na wzgórzu. I ona mówi, to jest moje marzenie, tam bym mogła mieszkać. Ja on mówię, okej, okay. czyli wiadomo, że w trakcie filmu on kupi jej to mieszkanie. Pięć ten później, dobra, 30 minut później na ekranie, on już wyjeżdżając z tej Portugalii, jak już tam napisał tą książkę i tak dalej, zostawił jej liścik, gdzie były właśnie pocztówka do tego domku, i kluczyk, bo kupił jej to mieszkanie. Ja mówię. Harden kupił tej randomowej dziewczynie z przeszłości dom za. 200 tysięcy dolarów, nie wiem, z euro, nie wiem ile, jakąś kosmiczną sumę na pewno, na jakimś pięknym, w milionach może. Nie wiem skąd ma te pieniądze, bo to, że on tam jest tym pisarzem, to jest jedno. I tam był tekst powiedziany, że wiecie, że tam 250 tysięcy dolarów zaliczki dostał. No, w of course, przecież jest super utalentowanym pisarzem hardy. Bestseller napisał, no nie, to nie? Jest, jest, jest tak, tak grubymi ćwiszami, to jest tak głupie. I jeszcze dał jej ten dom. I tak wie, jest taki, tak jakby, w tym momencie sobie myślę, ten film pisał jakiś bogaty dupek, który tak jakby sam siebie chciał wybielić, na zasadzie, no tak, wcześniej tam zgwałciłem kogoś, nie wiem, byłem jakimś mobbing, stosowałem w pracy coś tam, w zasadzie byłem dupkiem, ale ku, kupiłem tej dziewczynie dom, teraz jest w, jestem w porządku. Ktoś <grym>, to się mniej co ogląda, no nie? I w ogóle, jakim, z jakiej paki on i całe mieszkanie kupił, cały... Dom w tym miejscu nie w ogóle mindfuck absolutny. Jeszcze z takich rzeczy się śmiałem do tego pierwszego świata i problemów Hardina. Wszystkie laski oczywiście próbują go tutaj przelecieć. No, wszystkie, po prostu i to same ładne, żeby było jasne, tak? Zaczynamy od tego, że ta jego z wydawnictwa, ta babka, co go pyta, kiedy wreszcie dasz ten pierwszy draft książki, nie? Ta, co mu mówi, że tam zaliczkę na książkę. Oczywiście grana przez bardzo ładną dziewczynę, bo to of course. Idzie z nią do jakiegoś klubu. Gdzie ona go tam w zasadzie, no nie wiem, no tam jest bardzo takie seksualne napięcie. Tam się pojawia jakaś jej koleżanka, inna bardzo ładna dziewczyna. One się w ogóle przy nim całują, wracają do niego do domu. Chyba to się kończy tak, że one się bzykały same, a on poszedł spać pijany, ale ja już tam nie mam pewności. Ale generalnie to trójkąt leżał na stole, że tak powiem, do wzięcia. I, i potem stewardessa w samolocie do Portugalii, oczywiście go praktycznie mu proponuje seks. Prawie mu proponuje seks. Ten Hardin to jest naprawdę taki brat Pit po prostu w tych filmach, że wszystkie na niego lecą. Ja. Nie mówię, że chłopak nie jest atrakcyjny, bo jest takim taki, wiecie, no, atrakcyjny, ale trochę mi się śmiać bo ja widzę w nim takiego rozwydżonego dzieciaka, debila, alkoholika, a tutaj wszystkie was prostu chcę go ten. Potem leci do tej Portugalii, tam też wszystkie laski na niego lecą. biedny Hardin. Po prostu biedny, biedny Hardin, ale jest nieszczęśliwy, bo. Że cię bez Tesy nie ma sensu. Stoję i patrzę na suchego przestwór oceanu. I moje życie I idziemy tutaj. I to jest takie, wiecie, na zasadzie romantyzm według 13-letniego dziecka, no nie? Wiecie, ten Hardy jest po prostu taki żałosny. Eee, jeszcze z takich dziwacznych rzeczy, takich mini-dziwacznych rzeczy, może powinienem powiedzieć. Te dziewczyny są u niego w mieszkaniu, ta jego z wydawnictwa z tą drugą, nie? I Hardy, oczywiście, cały czas smutny, bo on, bo on jest smutny, bo jedną myśl ma w filmie, że nie ma Tesy, nie? Ma desy, nie? I stoi na półce zdjęcie jego stesą I ta jego dziewczyna z wydawnica podchodzi i ona patrzy, o, a co to jest? Czy tam ta druga podchodzi i pyta. I ona tak, on mówi, nic, zostaw to. I Harden po prostu jak taki, znowu, niby to już pięć, piąty film, niby powinien trochę wdroszczyć, niby powinien się trochę zmienić, niby. No, teoretycznie powinniśmy oglądać jego zmianę. Cały ten film jest o zmianie, a on jak taki zbuntowany, znowu zły w zasadzie, ona go zapytała, o też to, on nalewa sobie kolejny kieliszek, mówi, zostaw to! I one tam się śmieją, że U, jaki drażliwy, czemu taki drażliwy, chyba nadal. I tak jakby w rozmowie kwestionują, że o, chyba, chyba jednak nadal ją kocham, chyba coś. Po czym jest scena, chwilę później rano. Jak on jeszcze tam niby śpi, chociaż posłuchuje, a one sobie robią jajecznicę i ona mówi: "No przystojny, al przystojny alkoholik Dureń, ale cały czas kocha tam tą Tesę, <laughs> jest strasznie smutny fryer, bo bo ona go, ona go nie chce." Coś takiego, tak tak po chamsku, tak przy nim gadają. Nie dość, że gadają przy nim, nie dość, że gadają tak strasznie w taki sposób w stylu, że śmieją się z niego, że jest nieszczęśliwie zakochany, więc bardzo śmieszne, bardzo, bardzo zabawny temat, no nie. Coś dodatkowo noc wcześniej, wieczór wcześniej, coś tam patrzyłyście na to zdjęcie i tak jakby komentowałyście, jakby nie wiadomo było, o co chodzi. A przecież dokładnie wiecie o co chodzi, bo to ta książka, którą sama wydałaś, mówię babo jedna. I w ogóle cała ta sytuacja, nie. nie interakcje między tymi bohaterami są po prostu z dupy, no. Nie dość, że nie mają sensu dosłownie. To, jeszcze ci bohaterowie zachowują się jak dupki. Ja po prostu to jest cały film, gdzie ci wszyscy bohaterowie zachowują się jak dupki z hardinem na czele. Także dzięki Bogu, zeszli się na koniec i to k koniec! Ja się już poddaję, ja nie mam siły krzyczeć, widzicie, to nie jest rant z mojej strony, ten film był głównie nudny. Natomiast było w nim dużo mniej tragicznie słabych wydarzeń i sytuacji i telenoveli niż na przykład w poprzednich dwóch. Jakby I to jest po prostu to? Jest po prostu słaby film. Dostanie ode mnie 3 na 10, ponieważ poprzednia część została 2. Ten wydał mi się lepszy, więc zostanie 3. Chociaż nie, bo wydał mi się lepszy niż wszystkie te części. Wydała mi się 3,5. Ha? 3,5. No. Jak na after, to w sumie nieźle, nie? Także na szczęście to koniec. Muczą, maczą, mordercy, alkoholika, dwunastolatka w tatuażach Hardyna, który wygląda jak dziecko i Tessy, której nas w tym filmie już nie było, a na koniec się schodzą i, i flash forward mają dzieciaki i żyli długo i szczęśliwie. Eee! Czekam na wasze opinie. Dzięki bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym Ponarzekajmy o Filmach.